Pani marszałek, Wysoka Izbo. Z problemem niedoboru mieszkań, ale i wysokimi cenami już istniejących mamy problem od wielu lat. Nie wspomnę już o tym, co jest tego pochodną, że wiele Polek i Polaków nie stać na wynajem mieszkania. Zatem cieszy każda próba regulacji na rynku mieszkaniowym. Każda, która jest na plus, każda, która nie jest iluzoryczna. Bo jak wiemy, wielki projekt Mieszkanie Plus okazał się wielką klapą. O zaletach przedstawionego projektu, rządowego projektu o rozliczeniu cen lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości nie będę mówiła, bo wielokrotnie padały one z ust ustawodawców i partii rządzącej. Jako Lewica będziemy wspierać każde rozwiązania poprawiające sytuację mieszkaniową i każde, które pobudza jakikolwiek sektor gospodarki. Wskażę jednak na kilka mankamentów budzących wątpliwości związanych z tym projektem. Główny cel ustawy – szersze wykorzystanie gruntów gminnych pod budownictwo mieszkaniowe, a przez to więcej mieszkań w zasobach gminy może nie zostać osiągnięty ze względu na małe zainteresowanie samych deweloperów. Przykład. W Warszawie cena metra odtworzeniowego wynosi 7200 zł, przy czym koszt budowy jednego metra kwadratowego to 7900 zł, przy marży deweloperskiej na poziomie 25%. Natomiast średnia rynkowa cena mieszkania to 10500 zł. W takim razie, który deweloper będzie chciał podjąć współpracę w takiej gminie? Oczywiście w małych miasteczkach sytuacja może wyglądać inaczej. Dla nich jest to większa szansa na współpracę. Założenie, że gminy uzyskają około 10% lokali ze zbudowanych mieszkań, może być też marzeniem. Ustawa nie precyzuje, jaki procent powierzchni mieszkaniowej powinien być zagwarantowany gminą. Możliwa jest sytuacja, że gmina na inwestycje 500 mieszkań otrzyma tylko jedno. Od razu nasuwają się wątpliwości, czy to nie będzie prowadzić do nadużyć. I kolejna rzecz, która nie została doprecyzowana, to kwestia, czy mieszkania pozyskane w ten sposób pozostaną w zasobie stałym gminy. Wiemy również, że wybudowanie przez gminę mieszkań może być tańsze. Nie ma więc idealnej sytuacji. Ustawa też przychodzi za późno w sytuacjach tych gmin, które mają braki w gruntach, a były zmuszone je wyprzedać wcześniej. Dopracować należy m.in. zapisy o dofinansowaniu przez gminę czynszów w lokalach przekazywanych przez inwestorów, a zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe. To wspólnoty będą ustalały wysokość czynszu, a nie gminy. Koszt utrzymania takiego mieszkania może przekroczyć możliwości gminy, a nie jest to do uregulowania na etapie ustaleń z inwestorem. Ustawa daje możliwości z ograniczeniami, bez gwarancji sukcesu. Jednak Lewica popiera każde rozwiązanie, które mogą przynieść pozytywne efekty. Jednak w przypadku doprecyzowania wyżej wymienionych wątpliwości. Dziękuję.